Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Odyssey, dodatek DLC Los Atlantydy. Zostawcie oczywiście kciuka i komentarz, a jak jesteście nowi, to na dole pod tym filmem jest taki czerwony guzik, kliknijcie go, żeby był oczywiście szary. Możecie też wbić na Discorda, Facebooka, Instagrama, wszystkie social media macie oczywiście w opisie. Echa Styksu. Dzisiaj zajmiemy się na początek tą miejscówką. Jest to już ostatnia miejscówka, którą musimy wykonać na tym obszarze. Praktycznie, bo został nam już tylko Tartar. No i oczywiście Herakles do pokonania. Oprócz tego w questach mamy już tylko to. Czyli pokonanie czwartego poległego strażnika. A nim jest oczywiście właśnie on. Więc najpierw sobie zrobimy po kolei, czyli jakieś tam badziewne miejsce. W postaci tego tutaj Echa Styksu. Co tam jeszcze wykryło? Nie mam pojęcia. Dobra, dwie miejscówki do wzięcia i... że tak powiem, zrobienia. Spróbujmy tu jakoś przejść po cichu, tak żeby mnie nie zauważyli. Wejdźmy do szczeliny, zobaczmy. Tak, ten gościu na dole jest. Z tego. Z tej szczeliny. Ci dwaj się rozdzielili, co mnie bardzo cieszy. Oj. Rozdzielili, ale ten drugi tutaj teraz przyszedł. Dobra, no i został ostatni. Przejdę sobie tędy. A dobra. Szczelina zamknięta. Jeden punkcik umiejętności oczywiście wlatuje na nasze konto. A właśnie, bo zapomniałem wam powiedzieć, ogarnąłem sobie troszeczkę ekwipunek jeszcze. Niestety te dwie rzeczy nadal zostają na 74 levelu. Raz, że brakuje mi szkła obsydianowego, a dwa, nie mam golda, żeby je kupić. A jakbym je kupił za cały hajs, to nie ulepszę tego, więc nie ma to sensu po prostu na razie. No dobra. Mamy jeszcze tych czterech gości tutaj do ściągnięcia, ale musimy wejść do tamtego. Do tamtej szczeliny. No i skarb, nie? Okej, niech on sobie przejdzie i ja sobie przejdę wtedy. Ściągnę i tak najpierw niego. Okej. Teraz pójdziemy po tego. Przeszukajmy sobie skarb ostatni. I zostałeś tylko ty, ty masz mało HP. A nie, masz trochę więcej, o kurde. Ale i tak go ściągnąłem. Strażnik podziemnego świata. Odblokowano osiągnięcie. No i dobra, mamy tą miejscówkę ukończoną. Szczelina Tartaru zamknięta. Wyjdźmy teraz z tego obszaru zastrzeżonego oczywiście. Żeby móc się przeteleportować. Echa Styksu ukończone. No to musimy iść teraz tutaj do Tartaru. I stąd będzie chyba najprościej. Więc sobie polećmy. Zsynchronizowanym punktem do tego miejsca. I stąd udamy się już do Tartaru. Ale jeszcze zanim to, to oczywiście weźmy sobie, wydajmy te dwa punkty zdolności, które otrzymałem.
Myślę, że i tak będzie ich jeszcze więcej zaraz, ale nie ma co czekać. Wydajmy sobie te dwa punkciaki. Miejmy już 10 na 20. Dobra, cyk. Szybkie przejście tu. No i musimy tą miejscówkę zrobić. Ja myślę, że w ogóle ta walka to tam będzie na górze. Już wspominałem o tym ostatnio w odcinku. Przeteleportujmy się na drugą stronę. Bo tutaj to nie ma w ogóle co kombinować z przechodzeniem dołem. Tam jest po prostu dziura, nie? No dobra. Ostatnia miejscówka, największa. Trzeba ją zrobić. No tu będzie dość ciekawie. Tu będzie bardzo dużo do zrobienia, coś tak czuję. A ten gość oczywiście na koniec. Ta no, to mi pozaznaczasz, nie? Ale przeciwników to już tak ciężko ci czasem zaznaczyć, Phobos, nie? No spory obszar, spory. Nie ma ich tu za wielu, tak szczerze mówiąc. Zacznę sobie chyba od prawej strony na początek, czyli wejdziemy sobie tędy. Ten typ stoi tyłem, więc tym bardziej. Okej. Z tego, że Golda potrzebuje do ulepszenia, to będę zbierał co się da. Wejdźmy tutaj. Jak już tu jestem, to podejdźmy po ten skarb, co tu jest. O. To tak średnio po skarb podszedłem. Nieważne. Dobra, wróćmy sobie tam. Tu jakiś gość stoi w bramie. Tu jakiś typek chodzi. Tam są jacyś goście w ogóle. Mam ten najlepiej, nie? Tam są jacyś goście w ogóle, którzy są zamrożeni w jakiś sposób. Siema, byku. Leży. Tu ewidentnie muszę zacząć od tego gościa na górze, bo tam ci dwa i tak śpią. Napierśnik Myrmidona Isu. Okej. Pozbierajmy co się da. O, gruby wstał. Właśnie o tym mówię, nie, że super ekstra jesteś, Phobos, w zaznaczaniu przeciwników, nie? Muszę i tak wziąć i przelecieć po nich, kurna, praktycznie znacznikiem, żeby ich zaznaczyć, nie? A zsynchronizowałem wszystkie punkty, jakie były możliwe do tej pory. Okej. Dobra, w ogóle to jest pierwsza pochodnia z pięciu, nie?
Tam będą dymy na górze na 100%. Czas na ciebie, gościu. Przykro mi. I fajnie, nie? Super, że mogłem przytrzymać. Dobrze, że i tak zginął. Ten w ogóle stoi w miejscu, gdzie już jednego gościa ściągnąłem. Dobra, jak do tego skarbu się tam dostać? To jest też dobre pytanie. Tu jakiś typeczek idzie, to go sobie ściągnę już też. Czy ty się kładziesz, gościu, spać? No to już się nie położysz. Dobra, gdzie jest ten skarb? On jest tu w tym budynku, okej, zbierzmy go sobie. Okej. Pierwszy ogarnięty. Kurde, jakaś muszka mi wleciała do pokoju, nie? Bo mam okno otwarte, bo jest gorąco. W ogóle dzisiaj byłem, kurde... Jak to nagrywam, to byłem dzisiaj w sklepie. I w paczkomacie, i w McDonaldzie. I tak patrzę na tych ludzi, no pojebani, nie? 20 stopni na dworzu. A oni, kurna, zapierdzielali w kurtkach, nie? Nie rozumiem czasem tego. Czasem po prostu ludzie nie rozumieją, nie? Serio. Jak można przy 20 stopniach na dworzu... Okej, nie świeci słońce, ale jest, kurna, 20 stopni. Nie wieje wiatr, nic. A ludzie zapierdzielają w kurtkach, nie? Nigdy tego nie lubiłem, nigdy tego nie zrozumiem. Bo zawsze jak mi mamuśka, kurna, kazała zabierać kurtkę, to potem byłem cały mokry praktycznie, jak w niej chodziłem, a byłem zbyt leniwy. I mówię całkiem poważnie, byłem zbyt leniwy, kurna, żeby ją schować do plecaka czy coś w tym rodzaju. A jeszcze grubasie, no. Super, to zapierdzielaj tutaj, bo chcecie ściągnąć. Drugi kapitan leży. Tam jest trzeci. U was trochę jest, nie? W tej miejscówce. Dobra, tu nie było jakiegoś skarbu jeszcze gdzieś koło mnie teraz? Ja pierdzielę, oni się ustawili. Nie chcę tu wtopy jakiejś zaliczyć zaraz. No nie był to ptak, to prawda. Ten skarb był, a piętro wyżej. Okej. A ci sobie przyszli tutaj ustawić się, żeby pogadać, tak? Rozumiem, rozumiem. Tu jest jeszcze jakiś skarb pode mną. Moment. Okej. Okay. Już wiem, gdzie on jest. Dobra. Mamy to.
Pana żegnamy, pana też. Mam w sumie nadzieję, że ich wszystkich wziąłem i ściągnąłem. Dobra, został ten gościu jeden na górze i ten drugi chyba na górze jeszcze był. No i oczywiście ten tutaj skamieniały. Aha, kurna, ja się zastanawiam, kto tu tak gada. Tu są goście w tych pozamykani. Dobra, to mamy. Wejdźmy sobie tutaj. Oczywiście kogoś nie mam zaznaczonego, no bo jakby inaczej, nie? Nie mam zaznaczonego typa, który sika pod drzewem, siema. Teraz już wiecie, dlaczego dziewczyny zawsze chodzą parami do toalety. Żeby ktoś ich od tyłów nie zaszedł. Dobra, potrzebuję jeszcze... jeden skarb. Jedna pochodnia, jeden kapitan, no to... kapitana już mamy. Pochodnia i skarb też nie jest jakimś problemem, bo są zaznaczone. Siema, byku. Najpierw ty, ponieważ jeszcze nie śpisz, ale już zasnąłeś. Teraz ciebie. Zbiorę sobie strzały. Okej. Tu mamy coś fioletowego. Miecz sześciu zmysłów. Okej. Zostało ostatnich trzech gości, no i finał. Kurna, no łazi ta muszka po mnie, pieprzona, nie? To nie jest nawet mucha, nie? To są takie, takie gówna takie latające, nie? Nie wiem jak to nawet... każdy to pewnie nazywa gównem latającym. Stawisz kurna za otwarte okno na chwilę z zapalonym światłem i od razu się wpierdala 30 takich do pokoju. 7-9, nice. No i dobra, mamy to. Wydajmy sobie jeszcze oczywiście punkcik zdolności, chociaż się spodziewałem tego, że będę musiał jeszcze jeden wydać. No i okej, mamy tartar ukończony, no to został nam tylko ten gościu. Czyli to zadanie. Polegli strażnicy podziemnego świata. I będziemy mogli stąd wydupiać, nie? Czekajcie, jak tam do... a! Rozwaliłem, dobra, okej. Zacząłem zastanawiać przez chwilę, czy ja rozwaliłem w końcu tą... teoretycznie mogę tu jeszcze ogień podłożyć na tej... znaczy, Boże, pułapkę na tym ogniu. Czy to ma sens? No może jakby tu się kogoś nie zabiło, to podłóżmy na wszelki wypadek. Chociaż wątpię, że mi się to przyda aktualnie. 20 minut, żebym bujał się przez tym, z tym jednym tym, nie? Z tym jednym miejscem. No ale dobra, została nam ostatnia rzecz. Wchodzimy. Chciałbym się zakraść do niego od tyłu, żeby mu wsadzić po cichu najpierw. On stoi tyłem, nie?
You're the one who killed Cerberus! Been a long time since I had a good fight! Heracles! I'm not here to fight you! I need you! I said, fight! Respect, young one! You fight like an Argonaut! No powiem szczerze, że spodziewałem się mocniejszego przeciwnika. Serio. Heracles, rise up and be a hero for Hades and for all the people in the underworld. Wyjątkowość. Okej. Oswojone zwierzęta zadają obrażenie od ognia. Sztos, tylko że po co mi ten... Grawerunek, skoro ja i tak tego nie używam, bo nie oswajam zwierząt. Przyjęto kilka zadań. What? Mapa. Nie, no jedno. Porozmawiaj z Hadesem. To co mnie gra troluje. No dobra, tu. Ja pierdzielę, serio? Nie mogliście tam dać jakiegoś miejsca do teleportacji? A, w sumie czekajcie, bo jak stąd wyjdę z Tartaru, to możliwe, że będę mógł się przenieść do tego tam zielonego znacznika do teleportacji. To muszę stąd wyjść najpierw. No, tędy nie wyjdę. Może tędy. Trzeba tylko, żeby ten pasek zrobił się szary, czy tam żółty, nie? Okej, jest żółty. No i gotowe. Dobra, czy ja się mogę na to tepnąć? Nie mogę się na to tepnąć. No dobra, no to musimy w takim razie uderzyć tutaj, bo stąd będzie chyba najbliżej. Bariera zaprojektowana przez strażników Tartaru, która przepuszcza do podziemnego. No. Czasem dobry dysk nie jest zarąbistym pomysłem. Bo nie można sobie posłuchać. Ej, no skocz. Bo nie można sobie posłuchać ciekawych przeczytać ciekawych podpowiedzi. Wykonując zadanie prosta pracę strażniczki, zakończysz tę przygodę w podziemnym świecie. O. No dobra, no ale to mam porozmawiać z Hadesem tak czy siak. To jest ostatni quest, wszystkie inne zrobiłem. Ja wiem w sumie czemu pisało mi, że kilka zadań przyjęło, no ale... Nieważne, nie? Chodź no tu Phobos, zawieź mnie do Hadesa. Że tak powiem, gotowe mamy wszystko. Możemy z nim iść pogadać. Gorzej jak on mi każe coś zrobić jeszcze. Ruszać dupska no. Śmiertelnik jedzie, a nie jakieś. O, chyba tędy nie jechałem jeszcze. Tak szczerze mówiąc. No, tu chyba od razu w prawo pojechałem, jak się dostałem do tego miejsca. Ścieżka dusz. Jak ja lubię, jak ten Phobos tak wolno jedzie, to jest po prostu... Okej. Idźmy porozmawiać z Hadesem. Cassandra returns, victory written across her face. Where's your brother? Not here to settle any bets? It's already been settled. He lost.
The gates have their guardians, Haron's lost souls have found peace. Now, tell me what you know about the staff. I never promised you that. I promised to fulfill your destiny. Enough games, Hades. I did as you asked. We had a deal. You were never in a position to bargain with me. Your life was mine. The moment you killed Cerberus, I could have had anyone place guardians at those gates. Truth is, I needed you to grow accustomed. What are you talking about? Oh, did I not mention? I have a fifth gate. And you're going to spend the rest of eternity protecting it. That is your destiny. I didn't bow to your wife, and I won't bow to you. Oh, you'll fucking bow. O kurna, walka z Hadesem się szykuje? Walka z Hadesem, dobra, zrobimy ją sobie w kolejnym odcinku. Na teraz to tyle, dzięki serdeczne za oglądanie. Pamiętajcie oczywiście kciuku, subie, dzwoneczku. Ja to znajduję zawsze najlepszy moment, żeby przerwać odcinek. Trzymajcie się, cześć.